Jest ostrość, jest ostrość. Dzień dobry. Przepraszam Was za moją absencję dwutygodniową, ale po ostatnim nagraniu z Markiem Petrified Fishy nagrywaliśmy do wieczora i tak mnie przechłodziło, że najpierw się przeziębiłem, a potem dostałem zapalenia zatok, więc jak będę troszkę pociągający na tym materiale i jak będę smarkał, postaram się wyciąć, nie? Ale przepraszam Was z góry. Słuchajcie, zostałem wywołany do odpowiedzi. Do odpowiedzi na komentarz pod ostatnim materiałem Marka pod tytułem Nocka Solo. Niezwykłe przygody najgorszego fotografa przyrody. Potwierdzam. Natomiast pytanie brzmi, czytam. Cześć, właśnie odkryłem Twój kanał i szukam info na konkretny temat. Jak spakować się w bagaż podręczny do samolotu, aby przejść kontrolę bezpieczeństwa, zmieścić się w wymiarach Ryanka, czyli Ryanair, a jednocześnie zabrać sprzęt niezbędny do wakacji na kampingu w Hiszpanii czy Portugalii. Może Ty, Twoi znajomi lub społeczność kanału będzie w stanie, bazując na zdobytej wiedzy i doświadczeniach, podpowiedzieć jakieś rozwiązania co do szpeju. Największy problem mam z namiotem, śledzie i rurki, kuchenka, ostre metalowe elementy. Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki. Pozdro. Ponieważ dwa razy w życiu leciałem samolotem, z czego raz do Unii, a raz poza Unię, pozwolicie, że zmienię outfit i odpowiem na to pytanie. Jak Was ciekawi rower? Ja wiem, że ja na rowerze to nie jest codzienny widok. O, tu jest rower gdzieś. Jak Was ciekawi rower, to mogę Wam zdradzić sekret, że już za tydzień dwóch wściekłych youtuberów na dwóch rowerach będzie przemierzać trasy, marszruty, więc jak będziecie cierpliwi, to lada moment pojawi się materiał. Outfit zmieniony. Pytanie kolegi Hajstech. Fajna nazwa. Nie jest takie proste. Dlatego, że o tyle, o ile przy normalnej podróży i normalnym wyposażeniu bagażu rzeczywiście jest możliwość wykorzystania tylko i wyłącznie bagażu podręcznego do tego, żeby podróżować po świecie, o tyle w naszym hobby, powiedzmy, czyli biwakowaniu, kempingowaniu, czy jakby tego nie nazwał, podróżowanie z bagażem podręcznym jest, powiedziałbym, że niemożliwe, chociaż przy, powiedzmy, drastycznym podejściu, no, byłoby możliwe, z tym, że nie różniłoby się to od klasycznej podróży. Przede wszystkim zacznijmy od tego, co reguluje, jakie przepisy regulują nam to, co możemy zabrać do bagażu podręcznego. A przepisy te nadaje w zasadzie trzech regulatorów w obrębie Unii Europejskiej i, co ciekawe, ich słowo nie jest ostateczne. Przede wszystkim Urząd Lotnictwa Cywilnego, czyli w skrócie ULC. Oni opisują dość dokładnie zakres przedmiotów, które można zabrać na pokład i można zabrać do bagażu rejestrowanego. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest oczywiście Unia Europejska, której to dyrektywy działają w obrębie Unii Europejskiej, o czym też zaraz sobie powiemy, gdzie jest pewna trudność. Unia Europejska podchodzi do tego troszeczkę inaczej, to znaczy ona daje wytyczne, co można, w jakim zakresie można pewne rzeczy przewozić. Głównie chodzi tu o aerozole i płyny. I oczywiście trzeci podmiot, który bierze udział przy określaniu tego, co można w bagażu głównie podręcznym przewozić i jaka jest jego wielkość, to jest oczywiście przewoźnik. Nie bardzo przewoźnik ma wpływ na to, co możecie w bagażu podręcznym przewozić i co możecie przewozić w bagażu rejestrowanym, natomiast ma olbrzymi wpływ na wielkość bagażu podręcznego oraz wielkość bagażu rejestrowanego. Ponieważ na samym początku opieramy się na bagażu podręcznym, to moje twierdzenie, że jest to niemożliwe, przynajmniej w zakresie takim biwakowo-kempingowym, spakować się do takiego bagażu z prostej przyczyny.
Generalnie przepisy dość jednoznacznie odcinają możliwość pakowania do bagażu podręcznego sprzęt sportowy. Oczywiście jest pewien haczyk, to znaczy jeżeli spakujecie do bagażu podręcznego hamak, tarpa i śpiwór, to na 99% nikt się o to nie przyczepi. Natomiast jeżeli spakujecie namiot, który ma elementy metalowe i ma śledzie, to na 99% ktoś się do tego przyczepi. Ano kontroler na lotnisku. Kontroler na lotnisku to jest ta czwarty element całej układanki, który wpuści Was na pokład. Jeżeli kontroler na linii kontroli bagażu stwierdzi, że w Waszym bagażu jest coś, co jest niedopuszczalne, to jest to niedopuszczalne. Koniec tematu. To znaczy, możecie się odwołać, ale nie polecicie, nie? No bo odwołanie może zająć tyle czasu, że samolot Wam poleci i cześć na razie. Dlatego nie warto nawet ryzykować, zabierać coś do bagażu podręcznego, czego kontroler Wam nie puści. Nie puści Wam na 100%. Noży, nożyków, nożyczek, wszelkich metalowych elementów, ostrych lub jak gdyby przekraczających gabaryt, mogący służyć do ataku, bo powiedzmy sobie szczerze, no jeżeli będziecie mieli małą metalową latareczkę, to Wam tego nie zabierze, tak? No ale jeżeli będziecie mieli pręt od hamaka, czy pręt od namiotu, no to już raczej Was nie wpuści. Stąd stwierdzenie, że sprzęt biwakowy, kempingowy, można by było zaryzykować zabranie kompletu hamaka z tarpem i ze śpiworem. Oczywiście śledzi nie możecie zabrać, ale śledziki można sobie dostrugać. Natomiast wszelki bardziej skomplikowany sprzęt nie ma możliwości zabrania do bagażu podręcznego. Nie zabierzecie kuchenki, nie zabierzecie kartusza, nie zabierzecie żadnego paliwa, zresztą do tego zaraz wrócimy. Nie zabierzecie noża, o tym już mówiłem. W zasadzie nic z rzeczy, które używamy do biwakowania, nie zabierzecie do bagażu podręcznego. W bagażu podręcznym możecie mieć płyny do 100 ml, ewentualnie płyny kupione już za odprawą bezpieczeństwa, czyli w tak zwanej strefie wolnocłowej. Możecie mieć ubrania, możecie mieć latarkę na przykład, możecie mieć powerbanka, możecie mieć oczywiście komputer, aparat fotograficzny, wszelką elektronikę. W ogóle nie przewozimy znowu w bagażu rejestrowanym, więc to wszystko powinno się znaleźć w bagażu podręcznym. Z drugiej strony mamy możliwość przewożenia w bagażu rejestrowanym. Z tym, że jedno drobne ale, zarówno w bagażu podręcznym, jak i w bagażu rejestrowanym nie możecie przewozić gazów, paliw, rzeczy, które są potencjalnie wybuchowe. Nie radzę próbować pakować tego do bagażu rejestrowanego, dlatego że to, że oddajecie bagaż przy odprawie biletowej, nie znaczy, że ten bagaż nie przechodzi kontroli. On oczywiście przechodzi kontrolę w dalszej części jak gdyby transportu bagażowego i jeżeli w tym bagażu będzie coś, co wyjdzie na kontroli bezpieczeństwa, że ma znamiona rzeczy zakazanej do transportu, wówczas cofną Was z bramek już tutaj po odprawie bagażu podręcznego, po odprawie paszportowej, cofną Was z tych bramek, przy Was każą ten bagaż otworzyć i jeżeli coś będzie niedopuszczalne, to oczywiście każą Wam to wyrzucić. Natomiast do bagażu możecie spakować namiot, nóż, maczetę, siekierę, poza rzeczami, które mogą być wybuchowe, w tym również są baterie i powerbanki, w zasadzie możecie spakować większość rzeczy, które są Wam niezbędne do biwakowania. No niestety paliwa musicie sobie nabyć na miejscu. I teraz oczywiście kolega Hajstek zapytał się o podróż do strefy Unii Europejskiej, więc tutaj obowiązują przepisy ogólnounijne, więc jeżeli przejdziecie odprawę w jednym kraju, to w drugim kraju w zasadzie tylko i wyłącznie odbieracie bagaż i nie ma kontroli. Natomiast rozszerzmy sobie troszeczkę ten przypadek na podróże do krajów poza Unią Europejską. Jeżeli wylatujecie z Unii Europejskiej, przylatujecie do krajów, dajmy na to na Kubie, miałem taki przypadek,
że wasz bagaż po przylocie również przechodzi odprawę bezpieczeństwa. Zarówno bagaż podręczny, jak i bagaż rejestrowany. Dlatego podróżując poza Unię Europejską, bardzo dobrym pomysłem jest zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi transportu rzeczy w bagażu rejestrowanym. Ze swojego doświadczenia wiem, a może mi się udało, ale 99% rzeczy niezbędne do biwakowania można wywieźć na teren większości krajów poza Unią Europejską. Wywoziłem i wywoziłem do różnych krajów poza Unią Europejską noże, multitule. Wywoziłem znowu z takich krajów maczety na przykład, czy noże rodzimej produkcji. No nie wyobrażam sobie czegoś, co by było no bardziej takim newralgicznym w takim bagażu niż nóż, no bo no tak naprawdę gazu nie wolno wozić tak czy inaczej, więc chyba bardziej newralgicznej rzeczy jak nóż w takim bagażu sobie nie wyobrażam, żeby przewozić. Więc w większości przypadków jest to dozwolone, natomiast trzeba pamiętać, że te lokalne procedury bezpieczeństwa, one się różnią i na przykład w niektórych krajach nie możecie, znaczy możecie kupić sobie na bazarze obraz od lokalnego twórcy, ale bez zapłacenia myta na lotnisku i tak go nie wywieziecie. Kuba. W Turcji macie zakaz wywożenia jakichkolwiek materiałów sypkich. Skały, piaski zakazane. Dlatego warto jest się zapoznać zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, żeby przypadkiem nie wtopić, bo to jak gdyby można sobie napytać biedy, nie? O, także kolego, dla ciebie, jak i podejrzewam, że dla innych, którzy szukają tej tematyki, nie mam dobrych wieści. Jeżeli wybierasz się do jakiegoś kraju samolotem z myślą o biwakowaniu w namiocie, to niestety czeka cię bagaż rejestrowany. Nie ma innej możliwości. Jeżeli chodzi o wielkość bagażu, tutaj sprawa jest bardzo prosta. Każda linia lotnicza podaje wielkość bagażu podręcznego i w każdej linii lotniczej możecie sprawdzić wielkość tego bagażu. Dodatkowo często na lotniskach stoją takie koszyki, w którą można włożyć walizkę, żeby sprawdzić jej wielkość. Z doświadczenia polecam jednak plecak. Do plecaka polecam taśmy kompresyjne, dlatego że zawsze te 3-4 cm można na plecaku przykompresować takimi taśmami. Widziałem różnych cudaków. Widziałem cudaków, którzy nakładają na siebie 3 koszule i 2 pary spodni, żeby skompresować bagaż podręczny. Ciężko jest kupić walizki idealne do rozmiarów bagaży podręcznych, szczególnie, że te bagaże różnią się swoim wymiarem w zależności od linii lotniczej, która wydaje swoje przepisy. Ale z drugiej strony też widziałem w bagażu podręcznym ludzi, którzy nosili plecaki większe niż my nosimy w górach, na przykład w okolicach 85 czy 100 litrów i wchodzili na pokład. Natomiast z reguły te przypadki zdarzały mi się na powrotach z różnych miejsc, na przykład nie wiem, jak tam parę lat temu wracałem z Meksyku, takich przypadków było mnóstwo, gdzie ludzie po prostu mieli jako bagaż podręczny plecak, który miał, nie wiem, 90-100 litrów, tak? Natomiast niestety tutaj, jak wylatujemy, szczególnie te najtańsze linie lotnicze, które bazują na tym, że biją kasę właśnie na bagażu rejestrowanym i na różnego rodzaju dopłatach, będą tego pilnowały dość rygorystycznie. I tutaj rzeczywiście wylatując z kraju, parę razy spotkałem się z przypadkami ludzi, którzy albo przepakowują swoje bagaże tuż przed odprawą bagażu rejestrowanego, dopychają jeszcze do bagażu rejestrowanego, ale spotkałem się też z takimi, którym nie mieścił się bagaż do bagażu rejestrowanego i znaczy do takiego koszyczka, który mierzy bagaż rejestrowany i również na siebie zakładali ubrania, żeby ten bagaż skompresować. Chyba najbardziej takim przypadkiem newralgicznym było przepakowywanie bagażu do toreb, żeby te torby się zmieściły, bo walizka była sztywna i walizka do tego wymiaru nie pasowała i prawdopodobnie chyba zostawili wtedy walizkę. Takie są moje rady i takie są moje doświadczenia. Ciężko jest znaleźć w ogóle przepisy, które wam dadzą jednoznaczną odpowiedź, dlatego że tak jak wam wspomniałem wcześniej, większość
ostatecznej decyzji zależy od kontrolera na bramce bezpieczeństwa. Natomiast polecam Wam, nie pamiętam, to jest strona Sky, mam ją zapisaną i będziecie ją mieli w komentarzu pod filmem. Tam jest cała tabela rzeczy, które są dozwolone i niedozwolone, zarówno w bagażu podręcznym, jak i w bagażu rejestrowanym, co na pewno ułatwi Wam sprawę podróży i sprawę pakowania się. Z doświadczenia polecam Wam również pakowanie bagażu podręcznego w taki sposób, aby najbardziej newralgiczne elementy tego bagażu, które mogą uchodzić za niezbędne do kontroli, pakować w taki sposób, aby było je łatwo wyciągnąć. Czyli na przykład jeżeli pakujecie ubrania i na przykład macie powerbank, macie obiektyw do aparatu, to pakujcie to tak, żeby było to łatwo wyciągnąć, dlatego że zdarzyły mi się przypadki, że na kontroli bezpieczeństwa, akurat to było w Niemczech, kiedy wylatywałem z Niemiec już do Polski, pani na kontroli otwierała wszystkie obiektywy i patrzyła, czy jest przez nie przelot światła, bo podejrzewała mnie, że w obiektywach coś przewożę. To tyle, moi drodzy. Mogę Wam jeszcze sprzedać, że najgorsze doświadczenie na lotnisku, które miałem z kontrolerem bezpieczeństwa, było to z kontrolerem niemieckojęzycznym, po czym okazało się, że jest to kontroler polski. Znaczy w zasadzie kontrolerka polska, była to Polka, która ujawniła to, że jest Polką, dopiero jak ją ugotowałem do takiego stopnia, że nie była w stanie kląć po niemiecku, zaczęła kląć po polsku. Także czasami zdarza się, że niestety Polak Polakowi wilkiem. Mam nadzieję, że Wam się materiał przydał. Jeżeli macie dodatkowe pytania, o czymś zapomniałem wspomnieć, to sekcja komentarzy jest dla Was. Zachęcam Was do zostawienia suba, zachęcam Was do zostawienia lajka pod filmem. No bo wiadomo, zasięgi, nie? I mam nadzieję, że w tym tygodniu zaproszę Was na jeszcze jeden materiał. I na pewno bardzo ciekawy materiał pojawi się po następnym weekendzie. To możecie być pewni. Do zobaczenia.